Niedawno dowiedziałem się, że udało mi się zdać pomyślnie egzamin C2 z języka angielskiego. Była to długa ścieżka, którą przekroczyłem, bo tak jak się domyślacie, nauka języków to nie jest nic łatwego. Dlaczego nie jest nic łatwego? Bo wymaga od nas konsekwencji. Jeśli nie jesteśmy konsekwentni wobec naszych działań, wobec planów związanych z postępowaniem w nauczaniu, w samouczeniu się, tak? Bo musimy też pamiętać, że nauka właśnie między innymi języków obcych wystawia nas na walkę z samym sobą, tak? To my sami ze sobą jesteśmy zmuszeni walczyć o to, ile w danym dniu jesteśmy w stanie zrobić, nawet jeśli powiedzmy nasz czas umożliwia nam podjęcie właśnie takiego wyzwania, to niekiedy zdarza się, że nasza wola, a no to zróbmy to następnego dnia, tak? Odpala nam się ta prokrastynacja, czyli element właśnie, który uniemożliwia nam realizację naszych planów w dogodnym i docelowym przez nas terminie. Ja natomiast wiele lat ucząc się języka angielskiego, wiedziałem, że ten język jest czymś wymaganym, tak? Bo jeśli nie zrozumiemy jakby realiów dzisiejszego świata, tego, że język angielski jest czymś, co jest konieczne do nie tylko porozumiewania się międzynarodowo, ale również rozumienia pewnych rzeczy, które dzieją się na świecie, to niestety, ale naprawdę dużo, dużo trudniej jest nam egzystować, tak? Ktoś mógłby powiedzieć, no ale co jeśli języki obce nie są dla mnie? To najwyraźniej zły sposób nauczania. Stosowałeś, żeby to osiągnąć. Ja natomiast rzeczywiście podjąłem się takiej prawdziwej nauki, tak? Bo mimo tego, że miałem język angielski praktycznie już od podstawówki, to realnie zacząłem się go uczyć dopiero w okresie przygotowań maturalnych. I ktoś mógłby powiedzieć, no ale dobra, no to co, 3 lata, 4 lata ci to zajęło? Tak, w 2021 roku podjąłem się egzaminu Advanced z języka angielskiego i tam zabrakło mi jedynie 8 punktów, które umożliwiłyby mi z marszu praktycznie uzyskanie certyfikacji na poziomie C2. Natomiast wiem, że ten proces musiał tak wyglądać, bo w innym przypadku, co być może porzuciłbym tą naukę, prawda? Teraz natomiast w tym roku zdałem ten egzamin, starałem się jak najlepiej i ponownie, właśnie będąc, posiadając sprawne jedyne 3 palce, postarałem się i to zrobiłem, tak? Nieważne są bariery, jakie mamy przed nami. Ważne jest to, żebyśmy potrafili się jakby stoczyć z nimi, w sensie, żebyśmy potrafili zmierzyć się z nimi i je pokonać, bo jesteśmy w stanie to zrobić. Wierzę w to ja i mam nadzieję, że wy wierzycie w siebie również, że macie możliwość dokonania tego na własnej skórze. A wy, jaki jest wasz stosunek do języka angielskiego, do języków obcych? Koniecznie dajcie znać.